Sprzedaż jest prosta sprawa. Nie sprzedałeś, nie zarobisz. Moim zdaniem to jest jeden z najfajniejszych zawodów, gdzie ten stosunek ilości czasu do wyciągniętych pieniędzy jest stosunkowo najlepszy. To, co jest porażką w takim myśleniu o byciu sprzedawcą, to jest permanentne komunikowanie ci: spadaj, nie chcę, do widzenia, won. My wszyscy widzimy, że robimy coś złego. Tak jest po prostu generalnie w życiu, ale z jakiegoś powodu nie mamy w sobie dostatecznej ilości siły albo jakiejś determinacji po prostu, żeby z tego wybrnąć. Nie dla wszystkich jest droga samodzielności, nie dla wszystkich jest droga przedsiębiorczości, nie dla wszystkich jest droga odwagi, nie dla wszystkich jest droga podejmowania ryzykownych decyzji. Tylko chodzi o to, że musisz to lubić, musisz chcieć to robić, bo inaczej jesteś w dupie. Witamy Was, kochani, w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Dzisiaj gość szczególny, Dariusz Milczarek. Witaj, Darku. Dzień dobry Panom, bardzo pięknie i serdecznie Państwa też witam. Super. Słuchajcie, Darek jest i przedsiębiorcą, ja będę korzystał z notatek, bo jest tego tak dużo, że ciężko spamiętać, a gość jest naprawdę wyjątkowy. Przedsiębiorca, topowy trener sprzedaży w Polsce, konsultant dla korporacji, wykładowca również akademicki, między innymi na SGH-u i na Uniwersytecie Warszawskim, również założyciel Stowarzyszenia Mówców Profesjonalnych, więc jest to bardzo prestiżowa organizacja. I założyciel kilku biznesów. Sandler jest moim takim najbardziej wychuchanym, ukochanym tworem. Znaczy, w ogóle jesteś osobą, która wprowadziła Sandlera na rynek polski że tak powiem, rozwijasz ten biznes. Również założyciel i współzałożyciel Improver i Stab Instytut. Ale też masz trochę połączeń z teatrem, połączonych ze sprzedażą, co nas też bardzo ciekawi. I na pewno w tym odcinku to wybrzmi. Można by powiedzieć człowiek orkiestra, prawda? Jakbyś był człowiek renesansu. Człowiek renesansu. Nieskromnie mówiąc oczywiście. Nie, to jest takie autopromocja, no ale trochę trzeba się autopromować. Nie, absolutnie. Myślę, że to jest świetne podsumowanie. I my, rozpoczynając ten odcinek, chcielibyśmy również docenić Twoją pracę. Pięknie. I jakoś zwiększyć to przedstawienie, które zrobił Wojtek. Tak, bo powiedziałem też nie wszystko, ale masz 27 lat doświadczenia na rynku, więc nie wiem, czy miałeś już taką okazję być doceniony i otrzymać taki prezent, który przygotowaliśmy dla Ciebie, żeby Cię ukoronować nawet. Poprosimy o ten prezent. I słuchajcie. Z dedykacją. Naprawdę? Tak. Dostałem coś takiego? Słuchajcie, specjalnie dla Darka chcieliśmy mu i pogratulować do tej pory osiągnięć, i podziękować za to, że tutaj jesteś. Będzie to trochę pamiątka, jest z małą dedykacją. Pokażemy widzom, co otrzymujesz od nas, i wielkie gratulacje. To nie to, że się kryguję, po prostu jestem wzruszony. A mogę przestać na głos? Oczywiście, bardzo proszę. Będzie Dariusz Milczarek, Wywiadownia Gospodarcza, grudzień 22. Okej, pamiąteczka mam pięknie, tu sobie postawimy. Tak. Cudnie, naprawdę, tak między kawą a herbatą. Bardzo fajnie. Dziękuję. Dariusz, także gratulujemy, zapraszamy widzów do odcinka i zaczynamy, bo zapowiada się ciekawie. Darku, to zacznijmy od pierwszego pytania, bo jak żeby inaczej. Ten puchar to jest trochę zwieńczenie kariery, to cofnijmy się do początków, jak to się zaczęło, jaka była w ogóle Twoja pierwsza praca i Twoje pierwsze zajęcia? Słuchaj, z tą karierą to bym tak trochę ostrożnie na to patrzył, to znaczy oczywiście, wiesz, no obiektywnie patrząc, to rzeczywiście mogę powiedzieć tak też nieskromnie dosyć, że jednak sporo mi się udało w życiu zrobić. No bo jest rynek edukacji, tam rynek technologii i wiesz, sam się osobiście rozwijam, ale tak jak mówisz, kiedy to się wszystko zaczęło, to dosyć trudno to do końca powiedzieć, bo ja w ogóle z wykształcenia jestem psychologiem, na dodatek psychologiem klinicznym. Kiedyś chciałem zostać reżyserem, więc nawet po maturze zdawałem na szkoły filmowej. To były takie czasy, kiedy można już było zdawać do szkoły filmowej po maturze. Ale ze mną wtedy zdawał nawet Olaf Lubaszenko, który się nie dostał, bo na 300 chyba 50 ludzi, którzy się próbowali dostać, przyjmowali trójkę. Więc było ciężko po maturze. I ja wtedy pomyślałem sobie, kurde, to ja tam wrócę, będę reżyserem. Taki miałem plan. Później w przyszłości się okazało, że mam parcie na szkło. No ale już wtedy zobaczyłem, że coś w tym jest i pomyślałem, a to pójdę na psychologię, to przeczekam rok. Przeczekam ten rok i wrócę. I słuchajcie, tak się wkręciłem w tę psychologię na studiach, że właściwie od drugiego roku już zacząłem się uczyć tej psychologii, pracować jako psycholog.
uczyć się w jakichś ośrodkach takich. Miałem od początku taki pomysł, że w ogóle muszę coś sam zacząć robić, że szybko muszę się uniezależnić, że muszę szybko coś, wiesz, w życiu osiągnąć. I nie chodziło mi o to, że się muszę rozwinąć edukacyjnie, tylko po prostu lubiłem robić rzeczy, które mnie kręcą. I właściwie pierwsze moje zajęcie to było bycie terapeutą, psychoterapeutą. Pracowałem z narkomanami, z nosicielami HIV-a, mieliśmy z kolegami taką poradnię psychologiczną i naprawdę byłem w to mega zaangażowany i czułem też w tym jakąś taką misję. A z drugiej strony, wiesz, czasami się mówi, że psychologowie czy psychoterapeuci nie są zbyt reprezentatywni, jeżeli chodzi o taki ogół społeczeństwa, bo de facto sami mają jakąś patologię, którą noszą. I w sumie ta psychologia czasami jest potrzebna, żeby tak trochę przyjrzeć się sobie lepiej. Mhm. I ja, wiesz, też miałem takie poczucie, że kurczę, tyle sobie rzeczy przy okazji naprawię, ale od tego zacząłem. I potem to już płynnie poszło dalej. Ale wszystko u Ciebie wiąże się de facto ze sprzedażą tak naprawdę. I czy to jest przypadek? Bo dla mnie sprzedaż i psychologia łączy się bardzo mocno. No nie, łączy się, oczywiście, tylko wiesz, ja przede wszystkim wszedłem w rynek edukacyjny. Tak? Ja bym powiedział, że jestem w tych latach 90., to początek. Właściwie pierwszą firmę założyliśmy w 95 roku, gdzie nie istniało coś takiego jak profesjonalny rynek doradztwa biznesowego czy edukacji biznesowej. Tak. Były jakieś absolutne, pojedyncze firmy, które były najczęściej częścią dużych korporacji i były przy korporacjach. Czyli te duże międzynarodowe korporacje miały jakiś tam swój dział szkoleń. Natomiast nie było w ogóle firm takich, które można powiedzieć, ok, profesjonalni nauczyciele, którzy zajmują się, nie wiem, tak zwanymi miękkimi przede wszystkim kompetencjami, chociaż to nie tylko o to chodzi, ale właśnie sprzedaż, zarządzanie, jakaś psychologia szefa itd. I myśmy wtedy pierwszy raz postanowili bezczelnie z kolegami powiedzieć tak, dobra, dosyć tej psychoterapii, jesteśmy za bardzo narcystyczni i egocentryczni, żeby się zajmować neutralną pozycją, która, wiesz, no psychoterapeuta jak wymaga pewnego dystansu, spokoju, takiego luzu, ale też jednocześnie pewnej takiej seniority. A jak ja miałem 23 lata, to jak ja miałem seniority? Ja chciałem żyć, prawda? Więc, a potem pieniądze chciałem zarabiać. A to było też tak, że w wieku tam, znaczy psychoterapeuta teraz jest człowiekiem, który rzeczywiście może na swojej zawodzie, na swojej profesji zarobić też dostatnio, jeżeli jest dobry. Natomiast wtedy tak nie było. No i myśmy po prostu wszyscy hura opanujemy rynek edukacyjny, którego w ogóle nie ma. I jak mówisz o sprzedaży, no to trochę to oznaczało, że my, no dobra, możesz sobie być świetnym trenerem, ekspertem, ale come on, musisz zacząć jakoś sprzedawać te swoje usługi, no bo w jaki sposób właściwie mają ludzie wiedzieć, że ty jesteś dobry, skoro nie ma tego rynku. Więc jakby myśmy się pierwszy raz jakby trochę zmierzyli, ja się zmierzyłem tam w 90-tych latach, z taką koniecznością oferowania swoich własnych usług. Ale to też był rynek taki, gdzie no, u nas były przemiany i te firmy w ogóle na rynku polskim dopiero powstawały. Raczkowały. Więc... Nie, i to wszystkie to były firmy, przede wszystkim to korporacje międzynarodowe, które wchodziły na nasz rynek. Miały w sobie taką kulturę rozwojową, uczenia się. I teraz można by powiedzieć, jak popatrzę przez pryzmat tam prawie 30 lat, to właściwie polscy przedsiębiorcy z przyjemnością i z dużym takim zaangażowaniem szukają w sobie też kompetencji, uczą się, szukają nowych możliwości. Tak. Czasami następuje jakiś proces taki sukcesyjny, taka sukcesja po rodzicach, którzy gdzieś tam w odpowiednim momencie na przykład zainwestowali czas i pieniądze. I najczęściej te biznesy w latach 90. nie powstawały dlatego, że byli wszyscy profesjonalnymi menedżerami, tylko trochę tak intuicyjnie. Ale teraz już to pokolenie, powiedzmy 30-latków, no to są ludzie świadomy, wykształcony i szuka rozwoju. A wtedy jakby właściwie można powiedzieć, come on, no, można by powiedzieć, że większość naszych klientów bardziej kupowało przez pewną modę albo przez pewną konieczność. Czyli wiesz, korporacja no, musi rozwijać ludzi, musi ich szkolić. Natomiast czy ci użytkownicy tej korporacji, czyli pracownicy rzeczywiście czują wewnętrzną motywację tego, żeby się rozwijać? Wtedy nie. Wtedy nie. No ale tak się tworzył trochę ten rynek. Ale zresztą, rynek już był. Ale no tworzył się ten rynek. Znaczy no był, tak. Ale ten rynek, wiesz, takiej edukacji bym powiedział, szeroko rozumianej edukacji biznesowej, w ogóle mówię, jest był takim całkowicie w powijakach. I wariactwa były tak. Pamiętam, że myśmy, nie wiem, jakąś książkę ktoś przeczytał, ktoś przywiózł z zagranicy, przetłumaczyliśmy, pyk, już jest program szkoleniowy. Wow! I wiesz, wszystko na początku było takie absolutnie surowe i wzięte z głowy, z jakiejś inspiracji, wiesz,
wymagało raczej pewnego odwagi, bym powiedział, i oczywiście jakieś w miarę takiego spojrzenia na świat z dystansu intelektualnego, żeby to obrobić. Ja później dopiero odkryłem, że mnie tak naprawdę najbardziej w życiu interesuje sprzedaż. To znaczy, że po prostu te procesy rozwojowe, wiesz, dedykowane sprzedaży są tym, czym, to, co mnie naprawdę interesuje. Potem gdzieś tam spotkałem po drodze Sandlera, czyli firmę, ale w międzyczasie sam odkryłem, że to lubię. I na przykład jak mnie ktoś pyta, Darek, a co ty najbardziej lubisz w życiu robić, to muszę powiedzieć, że mimo, że mam, jak to się u nas mówi, różne kapelusze, prawda? No bo jestem menadżerem, inwestorem, tam konsultantem, trenerem, to ten kapelusz sprzedawca jest mi absolutnie najbardziej bliski i najlepiej skrojony, tak czuję się z nim najwygodniej, jeżeli chodzi o taki garnitur sprzedawcy, prawda? Natomiast ja w międzyczasie później miałem różne przygody z różnymi produktami, bo tam raz miałem kurtki, które zaczęliśmy tam szyć, musiałem sprzedawać, próbować. Był moment, kiedy, no właśnie, żeśmy, ja próbowałem wejść w takie powierzchnie reklamowe, które też próbowałem sam, wiesz, gdzieś sprzedawać. Potem się pojawiły usługi właśnie szkoleniowe, rekrutacyjne, potem technologiczne, potem energia. I ja cały czas gdzieś w tych wszystkich biznesach, które gdzieś po drodze złapałem, to czułem się, że moim największym i najważniejszym zadaniem to jest po prostu inspirować, sprzedawać, pokazywać, kierować, prowadzić, przynosić przychód. I do tej pory tak uważam, że to jest najlepsza rzecz, którą umiem. A przy tym trochę być takim pionierem, bo w latach 90. jeszcze to było trochę i testowanie, i bycie pionierem. Nie, no w latach pionierem było kilka rzeczy. Po pierwsze, sam rynek edukacyjny jest może nawet jeszcze w Polsce taki, chociaż trenerów jest jak mrówek, prawda, ale w latach 90. to był początek, to nie dość, że to w ogóle był początek, to był początek kapitalizmu, więc początek w ogóle myślenia o sprzedawaniu. Przecież ja pamiętam, jak pierwszy raz w jakiejś tam korporacji chyba farmaceutycznej, pierwszy raz w ogóle usłyszałem coś takiego, że, jest jakaś, że coś takiego jest jak korporacja farmaceutyczna, że zatrudnia przedstawicieli i przez miesiąc tych przedstawicieli tłucze sprzedaż, relacja, lekarze, rynek, dereptanie, inicjowanie kontaktu i tak dalej, to ja myślę, kurde, wow, w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego można robić, że to się trzeba przygotować. Dla wielu ludzi sprzedaż była, jest pewną koniecznością, jakąś praktyką, która się po prostu z siłą rzeczy robi, nikt nie wiedział i do dziś myślę, że czasami tak jest, że sprzedaż jest pewną sztuką, że jest pewną, pewnym narzędziem, pewną drogą, pewną kompetencją właśnie, pewną wiedzą, pewnym zbiorem narzędzi, pewnym jakimś algorytmem postępowania, jest jakimś systemem pracy, to jest w ogóle kawał wiedzy. Więc jakby wydaje mi się, że to dopiero na dziś wydaje mi się być bardziej oczywiste i takie klarowne. Sprzedaż dla mnie to rozmowa, budowanie przede wszystkim chyba relacji z tymi ludźmi i jeśli masz te miękkie umiejętności, bo ich można się w pewien sposób nauczyć, ale jeśli masz je w naturalny sposób dane, no to masz dużą łatwość, bo część ludzi mówi, no jak ktoś ma gadane, to może sprzedawać. No, wydaje mi się, że w sprzedaży jednak trzeba słuchać, a nie gadać. No tak, oczywiście, no, więc te wszystkie rzeczy i ty opowiadałeś tu o też kierunkach, czy o różnych branżach, czyli miałeś też różnych klientów, bo czasem był to konsument, czasem był to przedsiębiorca, czasem jest to usługa, czasem jest to produkt. I jeśli masz zderzenie z każdym z tych źródeł, no to to jest niesamowite doświadczenie, bo jeśli masz to combo, to często ci ludzie, z których spotykamy, oni też mają esencję. No tak, wiecie, bo to jest trochę też taka sytuacja. Ja zresztą myślę sobie, że na pewno chyba mogę się tak nieskromnie potraktować, że jestem facetem, który był pionierem tego rynku edukacji i także rynku, znaczy takiego edukacji sprzedażowej też, powiedzmy, szeroko rozumianej. Zresztą w 2018 roku nawet magazyn Businessman Magazine dał mi taką statuetkę mentor, master mentor, mam 12 stron wywiadu i tak dalej, ale to trochę takie było ukoronowanie tego, że po prostu nas była jakaś garstka i do dziś można powiedzieć, że jest jakaś taka garstka tych takich już po 50 ludzi, którzy gdzieś zaczynali w latach 90. Słuchaj, ale z tą sprzedażą, to bym powiedział też trochę tak, że ja przez te, powiedzmy, 28 lat dotknąłem pewnie wszystkich branż. Przynajmniej wydaje mi się, że to gdzieś kilkadziesiąt tysięcy ludzi mi się przetoczyło przez moje tam programy, szkolenia. Odbyłem, ostatnio napisałem książkę, więc policzyłem dokładnie, że odbyłem ponad 1400 swoich własnych spotkań handlowych, ale one też dotyczyły bardzo różnych organizacji i różnych miejsc. I powiem wam szczerze, na dziś to powiem, że jest coś takiego, że ta sprzedaż to jest jakiś zestaw takich podstawowych narzędzi, osobistych też, nie? Że czy jestem prezesem,
i sprzedaję pewną wizję ludziom, mhm. czy pewną optykę myślenia jakimś inwestorom albo klientom kluczowym. Mhm. Czy jestem takim typowym CAM-em, który chodzi tam do kluczowych klientów? Czy jestem przedstawicielem? Czy działam na rynku takim B2B czy B2C? Jest tak według mnie jakiś taki zestaw osobistych umiejętności, które będą na pewno takim trochę wyznacznikiem tego, czy ja ostatecznie jestem dobrym czy niedobrym sprzedawcą. Mhm. Ale ta sprzedaż według mnie na dziś to się różni tak bardzo od siebie, jak informatyka się różni od siebie, jak informatyk, kiedyś można powiedzieć, o informatykiem jest. Z głupsza wiedzieliśmy, o co chodzi, a teraz informatykowi jest w ogóle tak daleko od siebie, że nie znasz, o czym oni mówią. O prostych rzeczy po technologii rakietową. Dokładnie tak, ale tu jest taki program, to w taki sposób pracuje, to w taki sposób pracuje. I sprzedaż też tak jest. Mamy jakąś B2B, mamy przez partnerów, mamy przez vendorów, mamy bezpośrednią, mamy rozwiązania, mamy produkty, mamy taką szybko rotującą, mamy sprzedaż doradczą. Każda organizacja gdzieś tą sprzedaż ma inaczej skonstruowaną, ale, i wydaje mi się, to jest taka puenta trochę w tej jednej sprawie, mm-hmm. no bo można sobie takie odpowiedzieć pytanie bardzo istotne. Kto nam płaci pensję? Klient nam płaci pensję. Zawsze. Nie płaci nam właściciel, nie płaci nam tak. dział administracji, ani HR, mm-hmm. tylko płaci nam, ostatecznie zawsze płaci nam klient. Co to znaczy? To znaczy, że wydaje się, że ten proces sprzedaży jest z pewnej perspektywy kluczowym procesem. Bo czy to są zamówienia publiczne, czy to jest trzech klientów na krzyż, których masz, bo masz stałą współpracę, to jednak cokolwiek byśmy nie robili, ostatecznie proces sprzedaży jest tym procesem nadrzędnym, który jakby buduje przychód, prawda? W związku z tym wydaje mi się, że to też jest taki obszar biznesu, który dobrze jest dobrze znać, no nie? No bo to... Wydaje mi się, że masz bardzo dużo pracy, szczególnie w Polsce. Ja jak patrzę na sam serwis i spostrzeganie osoby, która sprzedaje nawet w sklepie spożywczym w Polsce, a w Stanach, to ten serwis dla mnie różni się w ten sposób, że tam ludzie, mam wrażenie, są świadomi tego, że ty jako klient kupujący bułkę, za tą bułkę płacisz pensję tej kasjerce i te osoby... No, może tak być. Znaczy, trochę u nas tak... czasem jest tak, że jednak jak ktoś cię obsługuje, to czasami nawet jak wchodzisz do sklepu, to musisz się ładnie ubrać, żebyś zasłużył na to, że ktoś cię obsłuży. Znaczy, wydaje mi się, nie chciałbym wszędzie. Generalizować. Znaczy, wydaje mi się, że wiesz, na świecie wszędzie gdzieś jest jakaś tam, powiedzmy, quasi-patologia konsumencka i takie trochę moje lepsze, czy tam jakby nie chce mi się, prawda? Mhm. Natomiast wydaje mi się, że na pewno wiesz, no fakt taki, że w zasadzie jak popatrzeć na jakąś taką myśl biznesową, jakiś taki think tank, dotyczący czy sprzedaży, czy w ogóle jakichś trendów rozwojowych, czy trendów takich kompetencyjnych, czy modeli, czy systemów, to Stany Zjednoczone to jest taka kolebka tego, gdzie się wszędzie coś zaczyna. Tu, tak. tu Brian Tracy, tu no tam, tak. prawda, że tu jakiś tam, wiesz, Paru Sander na przykład też, prawda, ale tak. też Zig Ziglar albo cała mnóstwa sprzedawców, czy jakichś autorytetów takich, powiedziałbym, biznesowych, no to jednak to jest Ameryka. Przynajmniej w większości. No ale, bo tam jest ta kultura inna zupełnie, inna. Inaczej się to powstało. Mhm. Zresztą słuchajcie, to też jest tak, że mi się wydaje, że to co było ciekawe, na przykład jak myśmy brali od Amerykanów franczyzę, bo było tak, że myśmy w pewnym momencie mówili, dobra, no, sobie będziemy tymi trenerami, konsultantami, ale fajnie byłoby mieć za sobą jakiś know-how, jakieś licencje. Po pierwsze, ludzie będą więcej za to płacić, no bo licencjonowane to droższe i to będzie uzasadnienie. Po drugie, no ile my tej sprzedaży tutaj z tych książek, z tych szkoleń, z tych własnych jakichś źródeł sobie weźmiemy, żeby z tego ułożyć jakiś program. Są jakieś pewnie trendy na świecie. No i żeśmy taką zrobili, wtedy pamiętam, kolega nawet dokonywał takiego rozpoznania po najlepszych ideach sprzedażowych na świecie. Myśmy mieli taki pomysł, że one wszędzie muszą mieć jakieś swoje taką implementację w CRM-ach, więc szukaliśmy wszędzie tam, gdzie jakiś know-how w jakichś technologiach też funkcjonuje jako pewien model, bo to dla nas oznaczało, że jest taki prestiżowy model. I jak ostatecznie żeśmy tego Sandera znaleźli, który nas totalnie zauroczył, zakręcił, to tam każdy z franczyzobiorców działał na rynku lokalnym. Czyli tam idea takiego bycia konsultantem, czyli tych nazwijmy to podobnych do mnie, polegała na tym, że jest sobie gość korporacji, który żył, nie wiem, 30-40 lat spędził w tej korporacji i na końcu mówi, ja pierdzielę, już mam dosyć tej korporacji, będę teraz lokalnym gangsterem intelektualnym, czyli zrobię sobie wokół siebie, skapitalizuję całą swoją wiedzę, moje doświadczenie i tak dalej. No i potem jak tak było, no to oni mówią, dobra, to ja teraz szukam jakiegoś rozwiązania i jest Sandler, mega
proszę bardzo, i tworzyły się lokalne biura Wiersandler. A my tak, jaki biznes, jaki lokalny biznes, jeżeli już to jest Warszawa. Poza Warszawą w zasadzie nie ma lokalnego biznesu, a nawet jeżeli jest, to to jest psrnięcie, nie biznes. Tam jeszcze nie ma żadnej sensownej kultury, nie ma, ludzie mają pieniędzy. Tam nie jest tak, że ja mogę sobie skapitalizować wiedzę i stać się tym takim ekspertem regionalnym, bo po prostu popytu nie ma. Oni też nie mogą tego do końca zrozumieć, że za franczyzę biorą się 22-latki na przykład, czy tam 30-latki. A pokolenie za mało. Przynajmniej pokolenie. Ale mówimy, słuchajcie, nasi rodzice to byli głębokie komunie, także sorry, jeżeli pytacie o doświadczenia korporacyjne, to my nie wiemy, co to jest korporacja, przepraszam bardzo. Nie mieliśmy korporacji. Więc jakby albo weźmiecie nas, albo po prostu, sorry Gregory, nie ma licencji w Polsce. To było trochę do góry nogami, więc wiesz, dla ludzi na świecie to było takie trochę, wiesz, Polska, o co tu chodzi w tym biznesie, dlaczego inaczej on funkcjonuje niż na przykład w Stanach, więc to też było trochę pionierki w tym, żeby to rozbudować. Tak jak mówię, trochę obserwować też przez te 30 lat, jak się ten rynek de facto zmienia, tych rynek przedsiębiorców, ich podejście do zarządzania, ich podejście do biznesu i tak dalej, to jest ważne. Poza tym, słuchajcie, a propos sprzedaży, tak sobie zawsze myślę, że nie wiem, czy to jest temat ciekawy, czy interesujący, ale bardzo wielu ludzi szuka pomysłu biznesowego dla siebie, prawda? Czyli gdzieś zastanawia się, no dobra, co ja tu będę teraz w życiu robił, żeby być szczęśliwym, zarobić pieniądze. I bardzo często pojawiają się różni specjaliści, eksperci, mówią, dobra, to ja zrobię to, prawda, albo zrobię to, a może zrobię to. I najczęściej okazuje się, że te biznesy w sumie mają fajną ideę, tylko tyle, że ludzie nie potrafią, już pomijam, dobrze tego ułożyć, ale nie rozumieją, że pewnym kluczem do tego, żeby im się udało, jest to, że muszę go sprzedać teraz. Znaczy to jest chyba jedna z podstawowych rzeczy. Perspektywa klienta, ale wiesz, perspektywa, założę sobie fajną firmę, świetnie, a jak to sprzedasz teraz? Dokładnie. No i tutaj, no ja jestem w tym dobry, ale w czym? Robię, no nie. I więc jakby wydaje mi się, że teraz już ludzie rozumieją dobrze, że tak, można powiedzieć, że jest taka trochę kompetencja, która zawsze będzie w cenie. Tak mi wydaje, prawda? Że gdzieś trzeba to w głowie mieć, że o tą sprzedaż trzeba zadbać. Chciałbym też zapytać o stosunek do sprzedaży, patrząc z perspektywy Twojego doświadczenia i no prawie 30 lat kariery. Ja wam powiem tak, na początku, jak żeśmy zaczynali, zresztą do dziś chyba trochę tak jest, pracodawca często mówił tak, no to zapierdzielać, biorę ludzi i wiecie, co macie robić, macie system motywacyjny, wiadomo, jak to trzeba robić i robimy. I to nie jest żaden żart, tylko po prostu tak było i czasem też tak jeszcze jest, że sprzedaż jakby jest trochę traktowana jako tak naturalny i oczywisty proces, że dla wielu szefów trochę szkoda czasu na uczenie ludzi tej sprzedaży, ale nie tylko sprzedaży, w bardzo wielu przypadkach szkoda czasu na uczenie ludzi w ogóle czegokolwiek, bo mają zasuwać. Na edukację. Mają zasuwać i naprawdę można powiedzieć tak, okej, w wielu korporacjach to by się w głowie nie mieściło, ale jak popatrzycie przez pryzmat przedsiębiorców, polskich firm, takiego pędu trochę, to naprawdę szkolenia jako takie, to jest dalej ekskluzywna sprawa. A szczególnie sprzedaż z pewnej perspektywy jest takim czymś, czym nie warto sobie zawracać głowę, szczególnie, że często ci przedsiębiorcy czy ci menedżerzy mówią tak, no dobra, co taki trener mnie nauczy? On sprzedawał to, co ja sprzedaję? No nie, on sprzedał coś innego. No to co on mnie nauczy? Proszę, to są takie uniwersalne mechanizmy wywierania wpływu. Panie, tam mechanizmy wywierania wpływu. Bez jaj, prawda? Chłopaki wiedzą, co mają robić, zasuwamy. Może jakoś nagrodowo, wiecie, coś takiego. Więc ja sobie wyobrażam, że trochę jest to po macoszemu traktowane i rzeczywiście te wszystkie firmy już docelowo, które mają, po pierwsze rozumieją, że sprzedaż u nich jest taką sprzedażą, ja to mówię, rozwiązań typu know-how. To oznacza, że doradca, konsultant, sprzedawca to jest ktoś, kto po pierwsze bardzo dużo czasu musiał spędzić, żeby zrozumieć produkt, zrozumieć rynek, ma wieloletnie relacje, działa na tych rynkach relacyjnych i wtedy ludzie mówią, o hej, okej, okay, come on, no nie mogę go stracić po pierwsze, no bo jak go stracę, to będzie kawał biznesu. Zaczynam o niego dbać, zaczynam się nim zajmować, trochę na takiej zasadzie, wiecie, no to jest specyficzna branża, specyficzni klienci, wyjątkowe traktowanie. Trochę wyjątkowe, oni dużo zarabiają. Wiecie, bo to też jest tak, że sprzedawca
bo trochę możemy o tym za chwilę porozmawiać, właściwie czy to jest fajny zawód, czy to nie jest fajny zawód, prawda? Czy to w ogóle jest dobra rzecz, czy nie jest. Sprzedawca raczej jest źle traktowany tak naprawdę, ale, czy oceniany, wydaje się jako domokrążca właśnie. Fajny zawód. Słuchajcie, no więc ten strzał jest ogromny, bo znam sprzedawców, którzy zarabiają 3 tysiące na rękę i takich, którzy zarabiają 300 tysięcy miesięcznie, bo takich też znam. Skala jest gigantyczna. Jest taka anegdotka, czyli anegdotka to tak się mówi czasami, że słuchaj, no jak zostajesz sprzedawcą, to mama mówi tak, synu, no nie denerwuj się, spokojnie, trochę popracujesz, posprzedajesz, piszesz sobie to do CV, będzie dobrze wyglądało. Potem najczęściej, jak jesteś kiepskim sprzedawcą, zostajesz menedżerem, jak jesteś kiepskim menedżerem, zostajesz konsultantem, a jak jesteś kiepskim konsultantem, zostajesz trenerem. To oczywiście żart, ale intencja jest taka, że rzeczywiście bardzo niewiele chyba jest takich osób, które w młodości miały taką myśl w głowie. Dobra, ja chcę być kamem, sprzedawcą, doradcą. Najczęściej chcę być właśnie lekarzem, prawnikiem, kierowcą tira, policjantem, okej, nawet złodziejem, ale rzadko kto kiedy chciałby być sprzedawcą. Szczególnie, natomiast uważam, że docelowo sprzedaż to jest naprawdę bardzo dobry zawód, dobra profesja, bo ona po pierwsze bardziej wymaga konsekwencji i zaangażowania niż nieprawdopodobnych kompetencji. Po drugie, w bardzo wielu przypadkach przynosi stosunkowo szybko naprawdę bardzo dużą gratyfikację finansową. Są takie branże, gdzie wiesz, ten sky is the limit, prawda? Czyli że ja się w ogóle nie muszę spinać. I w ogóle jest skalowalne. Jest dokładnie skalowalne. W związku z tym z pewnej perspektywy można powiedzieć, że to jest idealna robota. Ale okazuje się, że też nie dla każdego. No bo są ludzie, którzy, tak jak trochę mówicie, reagują na sprzedawcę trochę jak płachta na byka. Sami nie chcą, czują, że są, to jest jakiś domokrążca. Nie będę w życiu domokrążcą. Come on, mogę zarabiać, te mniej se zarobię, tak? Ale będę łaził po ludziach. Więc ja osobiście uważam, że to jest bardzo duża szansa i bardzo dobry zawód. Po pierwsze dlatego, że on naprawdę daje radę sprawdzić się we wszystkich możliwych branżach, bo wszędzie kogoś musisz do czegoś przekonać. Prawda? Czyli od właśnie jakiejś, przekonania kogoś do jakiejś idei, albo do tego, żeby on zrobił to, co chciałbyś, żeby zrobił. Czy to są ludzie, z którymi pracujesz, czy są twoi klienci, kontrahenci, partnerzy i tak dalej. To jest raz. W związku z tym te umiejętności są uniwersalne także w życiu osobistym. Ale dwa, tak jak powiedziałem, moim zdaniem to jest jeden z najfajniejszych zawodów, gdzie ten stosunek ilości czasu do wyciągniętych pieniędzy jest stosunkowo najlepszy. Tak. Okay. Tylko wiecie, to jest trochę tak jeszcze na czym komu w życiu zależy. No bo teraz tak, można powiedzieć tak, no, są ludzie, którzy lubią sprzedaż, bo po prostu sprawia im to też frajdę i nie stresuje ich to, że co chwilę mają trochę nową sytuację, łapią okazję. Nawet jeśli trochę muszą wyjść ze strefy komfortu, czyli że trochę zacząć inicjować kontakt, prawda? To bardzo szybko mogą się zorientować, że w sumie to nie jest takie głupie. Tak. I że właściwie daje sobie radę. A jak za tym jeszcze pójdzie coś takiego, że nagle się okazuje, że on zarabia w miesiąc 3 razy więcej niż zarobił na etaciku w jakimś tam dziergając coś, to nagle się okazuje, że to jest dobre rozwiązanie. I stąd na przykład bardzo wiele branż, takich wiesz, MLM-y, czyli ten multi-level marketing, sprzedaż bezpośrednia, ubezpieczenie, czy takie po prostu elementy powiedzmy związane z jakimiś produktami w formule takiego chodzenia, zbierania grup, trochę przypominające MLM-y, to jest bardzo dobra branża i bardzo ciekawa alternatywa dla ludzi, którzy na co dzień robią coś innego i są takimi trochę dwuzawodowcami. Dużo jest nauczycieli, lekarzy, ludzi, którzy zajmują się w administracji. Robią coś i przy okazji ktoś ich mówi, słuchajcie, a może tak, a może to ma sens, a może ta wolność jest ważna. Ludzie też trochę się szukają takiej wolności. Tak. Wolność. Mogę robić co chcę, mogę wstać i dziś po prostu mogę nie iść do pracy. Albo mogę pójść do pracy jak chcę. Czyli jakby ta wolność to jest właściwie mogę ją dostać głównie w sprzedaży. Okay. Ale widzisz, ja patrzę jeszcze na to wielowymiarowo, bo trochę o tym zacząłeś mówić, ale uważam, że ta sprzedaż pozwala nam lepiej funkcjonować w życiu prywatnym, w relacjach damsko-męskich, w relacjach ze swoimi dziećmi, w relacjach z kolegami, koleżankami i w ogóle takich koleżeńskich. Uczy życia. W pracy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i pójdziemy w tym kierunku, myślę, bo chciałbym też, żebyś opowiedział
też jesteś przedsiębiorcą i to kilka biznesów prowadzisz i zanim doszedłeś do tej drogi, w której jesteś, to przeszedłeś wiele pewnie przeszkód, które trzeba było pokonać na swojej drodze, ale mówię o tym też dlatego, że wydaje mi się, że ta sprzedaż pozwala ci nawet w twoim biznesie, który masz, przekazać to, co faktycznie chcesz przekazać pracownikom, żeby oni rozumieli twoją myśl, twoją wizję, to, co ty chcesz w ogóle osiągnąć. I wydaje mi się, że jeśli łapałeś jedną z pierwszych prac, jest praca w sprzedaży, to ona rozwija cię tak szeroko, że jesteś de facto... Tak, rozwija się, ale wiecie, ona jest obarczona jedną bardzo ważną rzeczą, która, którą może tak łatwo nie dotykamy w innych branżach. Mianowicie bardzo łatwo tam o porażkę. I bardzo dużo jest lęku związanego z porażką. Ale ile porażek mamy w biznesie? Mamy dużo, tylko widzisz, jeżeli ja mówię sobie tak, jeżeli ja jestem jakimś tam pracownikiem etatowym i toż oczywiście mogę tą porażkę dotknąć, tylko że zazwyczaj ta porażka jest względna. Mhm. Okej, to możemy dyskutować, najczęściej też niewiele z tego dla mnie złego wynika. Wynika. Niewiele wynika. W sprzedaży jest prosta sprawa. Nie sprzedałeś, nie zarobisz. Tam jest bardzo szybka weryfikacja. I teraz, ale to jest raz, a dwa, to, co jest porażką w takim myśleniu o byciu sprzedawcą, to jest permanentne komunikowanie ci spadaj, nie chcę, do widzenia, won. Czasami jak coś robię źle, no to oczywiście ludzie tam, mogłoby być lepiej, ale nikt nie doświadcza takiej ilości, często niechęci, negatywnych komunikatów, spadaj. Jeżeli jesteś sprzedawcą, to słyszysz permanentnie, dlatego że nie jest jednak wpisane jakby definicyjnie w ten zawód. Tak. No nie jest tak, że każdy będzie to chciał. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaki masz produkt, na jakim rynku działasz, jakie masz kompetencje, ale de facto non-stop dostajesz w mordę. Tak. I teraz problem polega na tym, że czasami trzeba oddzielić to, co jest tożsamością, od roli. No i to od początku ludzie myślą sobie tak, no jeżeli dostanę w mordę, to dostanę dlatego, że jestem handlowcem, który inicjuje kontakt, bo taką mam robotę i muszę się liczyć z tym, że w 80 czy 70 czy 60% przypadków po prostu tak to nie jest dla ciebie. Oczywiście to dawanie w mordę jest teraz też troszeczkę metaforyczne, bo to nie zawsze oznacza, że ten klient musi mi powiedzieć spadaj. On może powiedzieć, panie Darku, fajnie, podoba mi się to, że on jest aktywny, fajny, ale nie dziś. I to jest taki trochę, no kurde, no dobra, no idę dalej, prawda? Ale to jednak jest ta odmowa. I w pewnym momencie człowiek sobie myśli, kurde, może coś z nami jest nie tak. Prawda? Wewnętrznie. Wewnętrznie. I, to jest, i dlatego wydaje mi się, że to mówimy o tej roli tożsamości. Ponieważ ta rola to jest tak, jak sobie powiem, dobra, dostaję 50 raz nie w roli, to jest okej, okay, ale jak zaczynam sobie myśleć, kurczę, a może idziemy to po samoocenie, jednak cholera to nie jest komfortowa sytuacja, kurczę, ciągle coś mi nie idzie, to mnie boli, to zaczyna mnie boleć i dlatego wydaje mi się... Wyjście z roli wtedy. Dlaczego wyjście z roli? Ale wiesz, to jest trochę coś takiego, ja sobie myślę, że dlatego ludzie też nie lubią sprzedawać, że mało jest właśnie takich profesji, kiedy tą negatywną reakcję dostajesz tak szybko i musisz sobie po prostu z tym jakoś poradzić. Więc według mnie to jest po pierwsze powód, dla którego dobrze jest nauczyć się trochę posprzedawać, bo to często jest bardzo proste. Dam wam taki odlotowy przykład. Ja, mimo że ludzie obserwując mnie czy moje programy, mogą sobie powiedzieć tak, gościu jest ekstremalnie ekstrawertywny. Po prostu zresztą widać w tym wywiadzie, że po prostu dużo gadam i lubię to robić. Natomiast prawda jest taka, że ja jestem ekstrawertykiem wyuczonym, to znaczy zadaniowo jestem ekstrawertykiem. Bardziej czuję, że jestem bardziej introwertykiem niż ekstrawertykiem. I dawno, dawno temu miałem bardzo duży opór przed tym, żeby inicjować nowy kontakt. Bo to jest największa zmora, wydaje mi się, handlowców i ludzi w ogóle myślących o tym, że może oni by się zajęli sprzedażą. Jak sobie wyobrażają, ale zaraz będę musiał kogoś tam atakować, inicjować kontakt, dzwonić na zimno, na ciepło, a to okropne jest, no bo to oznacza, muszę wyjść ze strefy komfortu, więc ten element jest najtrudniejszy. I pamiętam, jak żeśmy pierwszy raz skontaktowali się, już podpisaliśmy umowę sandlerowską właśnie, to wtedy się nazywało Sandler Sales Institute, a jego fundatorem był właśnie David Sandler. I on w jednym z takich jego nagrań mówi tak, zawsze byłem introwertykiem, zawsze się obawiałem i wstydziłem nowych kontaktów, i prywatnych, i zawodowych. I pewnego dnia wpadłem na taki genialny pomysł, który potem ja przetestowałem i po 2-3 miesiącach zmieniłem się, znaczy 180 stopni, okazało się, że jestem innym człowiekiem. Zasada była taka, jeżeli wchodzisz z kimś
taką prywatność, czyli powiedzmy przekraczasz te 2 metry, nie mówimy o intymności, o takiej strefie intymnej, tylko bardziej prywatnej, zagadaj. Koniec ćwiczenia. Jak sobie to dobrze uświadomiłem, to teraz tak. Każda sytuacja, winda, autobus, wchodzę do sklepu, ale siedzę, jedziemy sobie razem, idą. No, proszę Państwa, tak człowiek jedzie, wszyscy te oczy spuszczone, a taki dobry dzień. Koniec. Nic więcej, tylko zagadasz, ale zawsze. Czyli siejesz. I ja codziennie miałem ponad, no powiedzmy, około 3 takich sytuacji treningowych. Mikrozagadanie. Ja myślałem sobie, słuchajcie, ja sobie przygotowałem tam kilkanaście zagajek na różne okazje. No bo jak postanowiłem, jak mam to zrobić, to muszę zrobić, więc musiałem się do tego przygotować. Czyli małymi krokami. Ja sobie przygotowałem kilka takich zagajek i słuchajcie, po miesiącu okazało się, że już ponad 100 razy zagaiłem, no bo miałem 3 dziennie, więc circa about około tam 100 razy i już przy 80 czułem pełen luz. Ja już zrobiłem to tyle razy, na tyle różnych sposobów i tyle różnych reakcji zobaczyłem, że nagle poczułem, że to jest easy. I weszło ci w krew. Nie, i teraz wiesz, teraz w ogóle mam w krew, zawsze zagajam, ale okazało się, że po pierwsze, nie taki diabeł straszny, że to jest w ogóle fajne, że to często ludzi wybawia z pewnego problemu, bo teraz pamiętam taką sytuację, jeździliśmy na konferencję do kolegi, kolega robił tą konferencję na 5. piętrze. I ja jakoś za pierwszym razem wchodzę do niego i tam próbuję dotrzeć na tą konferencję, i patrzę, jedna winda tylko działa. I stoją jacyś ludzie, elegancko ubrani. Sobie myślę, a, jadą na konferencję. W związku z tym podchodzę do nich, mówię, Państwo tak elegancko wyglądacie, niechybnie idziecie na konferencję. I oni wszyscy na początku, wiadomo, spuszczone głowy, ale jak ktoś już zagadał, to nagle wszyscy się trochę zaczynamy rozumieć i otwierać. O, no tak, Pan też? Ja też. Słuchajcie, bardzo się zastanawiam, czy to będzie fajna konferencja. Wchodzę z nimi do tej windy, już jesteśmy kolegami, a ja ich wybawiłem z problemu w pewnym sensie, prawda? Więc stałem się liderem. I teraz wychodzę sobie z tej, bo ta akurat konferencja była na 5. piętrze, wychodzę sobie z tej windy, a oni jak za takim, wiesz, cielaczkiem, ja mówię, słuchajcie, no właśnie, jaka to może być ciekawa konferencja, a co Pani się najbardziej spodziewa, a czego Pani oczekuje, no właśnie, to pogadamy sobie w przerwie. I jak sobie to uświadomiłem, to myślę, kurde, zrobiłem 6 kursów w ten sam dzień, bo sobie uświadomiłem, że za każdym razem łapię 6 osób, więc mam 40 osób, które już znam. W związku z tym, jak ja w przerwie do nich podejdę, to nie będę się cykał, mówię, słuchajcie, jak oczekiwania? Tylko znajomi. Już mam znajomych. I uświadomiłem sobie, że jeżeli właśnie mam takie ćwiczenie, mam taki trening, no to to mi w życiu pomaga w każdej sprawie. Ja w ogóle teraz zawsze zalecam wszystkim naszym uczniom, pracownikom, konsultantom, let's do it. Zagadaj, nie sprzedaj, nie umawiaj spotkania, zagadaj. To jest jakiś przykład na to, że takie umiejętności sprzedażowe, bo one są trochę, czy interpersonalne, umiejętność takiego wychodzenia ze strefy komfortu, czyli de facto trochę znalezienia się w nowej sytuacji, mega pomagają w każdej sprawie. Dlatego myślę sobie, że obojętnie co sprzedajesz, czym się zajmujesz, to akurat taki trening sprzedażowy przydać się zawsze. Już trochę wracając do biznesu, powiedzmy, tak? Pewnie każdy z przedsiębiorców, czy każdy z jakby takich ludzi, którzy myślą o swoim życiu zawodowym, zastanawia się, jak tą drogą swoją pokierować, co jest dla mnie ważne. Tam jest mnóstwo różnych rzeczy po drodze. Ale proszę Wam powiedzieć, że niezależnie od tego, możemy sobie o tym też porozmawiać, jakby co, jakie zasady może są ważne, ale na pewno to, co jest chyba jedną z najistotniejszych rzeczy, to odwaga. Na czym ona polega? Każdy z nas na swojej drodze, w tym swoim takim życiowym biegu spotyka mnóstwo różnych ludzi i mnóstwo różnych okazji. I teraz jest tak, jak patrzę na swoją karierę, to na pewno w 90% przypadków ona też dotyczyła tego, że akurat spotkałem na swojej drodze kogoś. I ten ktoś do mnie zagadał, ja zagadałem do niego, złożył propozycję, skorzystałem z tej propozycji. Gdybym tego nie zrobił, no to bym był gdzieś w innym miejscu, gdzieś bym doszedł. I ja sobie wyobrażam, że to jest trochę tak, że ja po pierwsze muszę organizować sobie te okazje i dostrzegać te okazje. Ale jak one się pojawiają, to następna rzecz to jest, wchodzę czy nie wchodzę do tego autobusu. To jest trochę na takiej zasadzie, podjeżdża okazja, możesz zmienić swoją pracę, ktoś do ciebie przyszedł, ma fajny pomysł, co robisz? I teraz tak, kurde, nie wiem. No dobra, ten autobus zaraz odjeżdża, przyjedzie następny, ale to już nie będzie ten sam autobus. W związku z tym, tak naprawdę w życiu cały czas, po pierwsze,
musimy być otwarci na jakieś okazje, ale umieć z nich skorzystać. Jeżeli jestem, mam srula, jestem zamknięty na nowe sytuacje, zamknięty na ludzi, boję się tych ludzi, nie dostrzegę tych okazji. Tak. One koło nosa przejdą. One przejdą koło nosa. I teraz nie mówimy jakichś nadzwyczajnych okazji, ale zobaczcie, przecież nawet jak ja buduję jakąś swoją markę, buduję swój biznes, zaczynam od jakiegoś jednego klienta, muszę go jakoś spotkać. Okej, okay. Nawet po ulicy szliśmy razem i wpadliśmy na siebie, a co pan robi? A ja akurat robię, a wie pan co, a ja akurat, a świetnie. Potem mogą być jakieś rekomendacje. Znowu, czasami muszę wykonać jakiś ruch, jakąś aktywność, prawda? Ktoś mi mówi, słuchaj, a może byśmy, dobra, zrobimy to. Czyli jakby można w pewnym sensie powiedzieć, że życie składa się z pewnych okazji, ale teraz chodzi o to, czy ja z nich skorzystam, czy ja wykorzystam swoją wiedzę i czy mam odwagę, żeby ruszyć tyłek i coś z tym zrobić. I wydaje mi się, że odwaga jest największym, albo brak odwagi, jest największym takim killerem fajnych rozwiązań w życiu. Tak. Szczególnie jak na przykład sobie, a to też jest czasem takie fajne, jak się spotyka ludzi po latach, którzy tam mają 40, 30 parę tam lat i już niektórzy trochę, żałują. Pewnie. Niektórzy żałują, albo na przykład niektórzy mówią, kurde, no poszedłbym na swoje w sumie. To idź. To idź, no ale, no właśnie, może powinienem. I ta złota klatka cię trochę trzyma. I wiesz, to nie jest tak, że zawsze dobrze być przedsiębiorcą, bo ja uważam, tak, że są tacy, którzy się nie nadają do tego po prostu kompletnie. Bo tam jest ciągle też nie, ale tam jest ciągle zderzenie się. Ale są tacy, którzy pragną i się nie odważyli. I odważyli się. Wiesz, po prostu jakby zabrakło im tej trochę odwagi, ale też najpierw jakiejś analizy, no bo to nie jest tak, że ja skaczę na każdą z każdej sytuacji, ale jeżeli ja czuję, że to jest dla mnie dobre, to powinien to zrobić. Wydaje mi się, że to jest taki, na przykład dla mnie zawsze wskaźnikiem było to, czy to jest dla mnie dobre. Ja może moje życie też prywatne nie zawsze umiem dobrze poukładać, ale mam takie osobiste doświadczenie, że ja długo nie wyrabiam w sytuacji, w której ja się źle czuję. To znaczy, albo mam beznadziejne środowisko kolegów i koleżanek z pracy, głupiego szefa, beznadziejną firmę, źle się czuję z produktem. Ale to po co być w tej sytuacji? No właśnie, tylko widzisz, to jest trochę tak w życiu. Ile ludzi żyje w toksycznych związkach, ile ludzi żyje w rodzinach, które właśnie nie lubią, nie mają ze sobą relacji, ale jednak jesteśmy. No bo gdzieś, ja oczywiście nie zachęcam do tego, żeby eliminować rodziny, trzeba powalczyć, tylko chodzi też o to, że my jednak często czymś tkwimy i prawda jest też taka, że im dłużej w czymś tkwimy, tym trochę bardziej stajemy się gruboskórni na swoje własne sygnały cielesne. Próbujemy się poukładać w tym fajnym świecie. Troszeczkę sobie mówimy, a w sumie inni mają gorzej, poza tym nie jest wszędzie tak trawa jest bardziej zielona. A ja z kolei dużo różnych rzeczy w życiu zaczynałem, 50% utopiłem, czyli po prostu mi kompletnie nie wyszły, ale drugie 50% wyszło mi dużo lepiej niż się spodziewałem. W związku z czym bilans mam pozytywny i gdybym miał dać komuś radę, powiedział, słuchaj, słuchaj się, idź tą drogą. Odwaga, wiesz? Ja bym szedł w odwagę cały czas. Tak. I mówiłeś też o sygnałach z organizmu, tak? Że są takie sygnały z ciała. No wiesz, ja to wiesz, no, ja jako psycholog trochę mogę to powiedzieć. No ale wiesz, wiesz, wiele razy w życiu zmieniłem coś dlatego, że poczułem, że to nie jest dla mnie. Pierwszą rzeczą, którą miałem, to jak skończyłem tą psychoterapię, chciałem się z tego wyrywać. Ja pracowałem w ośrodku dla nosicieli HIV-a wtedy i po pierwsze miałem takie poczucie, że oni mają mnie w dupie. To znaczy, że jakby ja się tu staram na różne strony, różne rzeczy tam ich wyciągnąć za uszy, biorąc pod uwagę, że nie wiem, 10% ludzi wychodzi z uzależnienia, reszta umiera, no tak czy siak. Więc ja tutaj robię, więc oni mnie nie słuchają. Po pierwsze robią swoje dalej, czyli ja im mówię jedno, oni robią drugie. Być może to wynikało z tego, że oczywiście nie do końca umiem pomóc tym ludziom, to jest raz. Kiedyś na jakiś, ktoś mnie poprosił na jakiś taki wykład dla takich młodych liderów, młodzieżowi liderzy, coś tam. Ja otworzyłem trzy razy usta i widzę, oni mają takie oczy i słuchają, notują, kurne, zapierdzielają, co jest, ja sobie myślę, no to jest zajebiste. Oni naprawdę dają mi po pierwsze coś takiego, czego ja jednak chcę. Ja już wtedy wiedziałem, dobra, ja po pierwsze potrzebuję uznania, i nie boję się tego, muszę mieć robotę, gdzie ktoś mi mówi, brawo Darek, to jest raz. Dwa, uświadomiłem sobie właśnie wtedy, że ja się trochę męczę w takiej sytuacji, jak mam być neutralny.
tak jak mówiłem na początku, jednak praca psychoterapeuty wymaga pewnej neutralności, takiej trochę obiektywizmu, nie wchodzenia w relacje prawdziwe, wyważonej, ale też na przykład tego, że ja się nie mogę kolegować z moim terapeutą, przepraszam, z moim pacjentem czy klientem, bo tutaj są takie, wiesz, te mechanizmy psychologiczne, które trochę w jakimś sensie powodują, że ta relacja do końca nie jest prawdziwa. Ona trochę jest związana z pewnymi wyobrażeniami, oczekiwaniami i nakłada się na nią ileś rzeczy z przeszłości. A ja chciałem być, wiesz, zabłysnąć, chciałem poczuć tą swoją moc. I to mi powiedziało, spadaj stamtąd. Pomijamy, że kasa. I parę razy w życiu miałem taką sytuację, że czułem, że się źle czuję, toksycznie, że na przykład, kurczę, nie mogę z tym gościem, jakiś jestem skrępowany, cholera. I odkryłem wreszcie jedną bardzo ważną rzecz. I to jest oczywiście znowu, wydaje mi się, że każdy gdzieś ten człowiek musi to w sobie zobaczyć, na ile ma taką swoją elastyczność w sobie. Ja nienawidzę, jak nie jest po mojemu. Ale super, że chcesz, żeby było po twojemu. Nie, ma być po mojemu. I wiesz, i oczywiście teraz tak, co to znaczy? To znaczy, że to też jest jakiś błąd menedżerski przez wiele lat. No bo z jednej strony bardzo trudno było mi się zmieścić w miejscu, gdzie nie jest po mojemu. A zawsze sobie myślałem, jeżeli mam swoją własną firmę, to będzie tak, jak ja chcę. Popełnię błędy, wywalę się, wysypię się. Ale to będą moje błędy. Moje błędy i będzie tak, jak ja chcę. Ponieważ jestem osobą dosyć autorytarną i taką konfrontacyjną trochę, czuję, że jestem dosyć taki, może nie despotyczny, ale na pewno dominujący, to po pierwsze muszę sobie jakby dobrać środowisko ludzi trochę podobnych do siebie, ale jednak, którzy gdzieś mnie, bo takich uległości też nie lubię, więc lubię, jak jest jakiś challenge, ale gdzieś na koniec dnia umiem zbudować jakiś autorytet i ludzie za mną pójdą, więc musiałem to wytrenować, żeby ludzie za mną poszli, ale nie byłem w stanie podporządkować się komuś, komu nie ufałem, nie miałem zaufania, czyli nie miałem dochodnego kompetencji na przykład. I ja po prostu bardzo szybko sobie uświadomiłem, że wolę być fryzjerem, super fryzjerski zakład najlepiej byłoby mieć, niż być pracownikiem korporacji, bo ja po prostu się nie wyrobię w tym. I teraz tak, mogę wolny powiedzieć, elektron. Mogę powiedzieć tak, ale w sumie mam okazję, bo miałem ileś po drodze sytuacji, że mógłbym pójść do dobrej firmy, zacząć współpracować i robić sobie powoli karierę, ale wiem, to nie jest dla mnie. I teraz tak, gdybym się nie posłuchał siebie wtedy, takiego mojego wewnętrznego głosu, to pewnie dupa by z tego była. Na dziś cieszę się, że umiałem się tego posłuchać. Wydaje mi się, że refleksja w związku z tym, to jest druga bardzo ważna rzecz, oprócz odwagi, czyli taka prawdziwa refleksja, czego ja chcę i trochę przepraszam, to będę przeklinał, to jest taki cytat. Jebać i się nie bać. Super, to znaczy, super, biorę to. To trochę jest takie coś, wiesz, co mi się zawsze w życiu sprawdzało. Czyli, że jakby, no jest to zawsze ryzyko, ale bez tego ryzyka nie ma tylko, że zabawy, nie osiągniesz jakiejś zmiany sensownej, tak? Nie zrobisz niczego, jeżeli się nie puścisz. To chciałbym jeszcze zatrzymać się i chciałbym, żebyś coś powiedział na temat refleksji, bo mam wrażenie, że często przedsiębiorcy, którzy są w swoich biznesach, które nie spinają się biznesowo, finansowo, tak życiowo. Samo ludzie życiowo często tkwią w jakichś relacjach takich toksycznych dla nich, i pomimo tego, że jest im niewygodnie, to próbują ją w tej niewygodnej przestrzeni się umeblować i siedzieć. Ty taki nie jesteś. Mówisz, ja taki nie jestem. I wiem, że spotykasz takich ludzi, którym pomagasz też w tym zakresie. Powiedz, czy jest jakaś rada, można tych ludzi obudzić jakoś? Ja ci powiem, mi się wydaje, że bardzo często jest tak, że my wszyscy widzimy, że robimy coś złego. Tak jest po prostu generalnie w życiu, ale z jakiegoś powodu nie mamy w sobie dostatecznej ilości siły albo jakiejś determinacji po prostu, żeby z tego wybrnąć. Bo to przecież, wiesz, przecież to jest tak ze wszystkim. No mnóstwo ludzi, słuchaj, no tak, to robię źle, może kiedyś to zrobię. Ale według mnie to jest tak. Nie każdy się z tego wyrwie, po pierwsze. Dlatego może nie każdy jest przedsiębiorcą. Dlatego nie każdy zrobi sukces. Dlatego nie każdy będzie menadżerem. Albo nie każdy osiągnie w jakiejś dziedzinie mistrzostwo. Bo wtedy to jest jakiś rodzaj, prawda, za tym idzie też najczęściej jakaś gratyfikacja finansowa, czy takie po prostu poczucie szczęścia i zadowolenia. Wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj rozkładu normalnego. Po prostu jest jakaś grupa ludzi, która ten sukces osiągnie i ciągnie swoje życie i innych za sobą, a jakieś po prostu nie. Kropka. I wiesz, łatwo czasami tak trochę poprzemawiać, słuchaj, rusz dupę, zobacz, co się dzieje, tak, a ty już to wiem. Wiem, ale oni tego nie robią. Mi się wydaje, że to jest gdzieś głęboko jednak też związane z taką, jakby z jakim bagażem psychologicznym wchodzisz do swojego życia zawodowego. Pewnie wielu psychologów i wielu ludzi już pewnie zwraca na to uwagę, szczególnie psychologów,
że naprawdę bardzo ważne w Twoim życiu jest to, jacy ludzie otaczają Cię, jak jesteś młody. Czy tak? Ludzie, którzy Cię zachęcają do tego, żebyś tak, słuchaj, nie wiem, eksperymentuj, ucz się, tak? Czy próbuj. Rodzice na przykład Ci mówią, słuchaj stary, wierzę w Ciebie, kocham Cię, ale spadaj, idź sobie, idź teraz próbuj, eksperymentuj, won mi z tego gniazda, musisz teraz budować te skrzydła, zawsze możesz wrócić, ale działaj, prawda? Mhm. Jak młody człowiek, to pamiętam Jacek Walkiewicz na jakimś swoim wykładzie mówi, jak młody człowiek, mając 20 lat, mówi, słuchajcie, starzy, jadę na wycieczkę. Gdzie? Nie wiem. Jak to? No nie wiem, w Australii, do Nowej Zelandii, ale na ile? Nie wiem, rok, dwa, a co byś to robił? Nie wiem. Gdzie ty pojedziesz? Stary, o Jezus, później se pojedziesz, prawda? Ja do dziś na przykład mam dorosłych ludzi, którzy w związkach żyją i ktoś mówi, słuchaj, rzucam ten etat, pieprzę to, słuchaj, zrobię wreszcie swoje marzenie. Ale co ty będziesz teraz robić takie rzeczy w etacie? Stary, weź, przestań, przecież to jest... Zwariowałeś? I teraz tak, często my mamy wokół siebie ludzi, którzy często pod pretekstem z jednej strony jakiejś troski, w oparciu o swoje własne doświadczenia, o swoje własne niemoce, no nie? Dokładnie. Trochę podcinają nas, albo ze względu na jakąś brak swojego doświadczenia, o tą obawę tylko źle rozumianą, ale czasami to jest jakiś rodzaj taki trochę naszej... takiej egoizmu, prawda? Bo ja też znam takie nawet małżeństwa, która jedno drugiemu trochę podcina nogę, żeby nie było tak, że ten jest lepszy od drugiego, wiecie? I teraz tak, jeżeli my w dzieciństwie, w młodości byliśmy ludźmi, którzy w otwarty sposób mogli doświadczać życia, popełniać też błędy, to jest na przykład rzecz, która według mnie jest jednym z najbardziej takich złych rzeczy, które my jako rodzice żeśmy w tych czasach zapracowanych, wydaje mi się, trochę z poczucia winy, zrobili naszym dzieciom, to włożyliśmy ich do klosza. I teraz tak, no ja tutaj Cię ochronię, tutaj się ucz języków, tutaj zrób ten, poza tym ta szkoła jest lepsza, bo tutaj nie ma tych gangsterów różnych i tak dalej. W efekcie my trochę po pierwsze nie popełniamy błędów w dzieciństwie, nie umiemy z tych błędów wychodzić. Mamy takie poczucie, że jesteśmy, że wiesz, wszystko jest za nas trochę zrobione i trudno sobie wyobrazić człowieka, który gdzieś wychowany był w takiej trochę, w takim środowisku, które paradoksalnie nie było mu przychylne, choć deklaratywnie bardzo było, żeby on nagle powiedział, słuchajcie, dosyć tego etatu, dosyć tego, teraz będę działał na swoje, biorę odpowiedzialność za swoje życie, biorę odwagę. Skąd ja mam tą odwagę wziąć? Wiecie, to jest, wydaje mi się, że to jest cholernie trudne, żeby nagle człowiek, który właściwie nie miał takich doświadczeń jako dziecko, jako młody człowiek, takiej właśnie odważności, nikt mu nie powiedział, spróbuj, dasz radę, chłopie, cru. I on nagle ma, wiesz, mieć kapitał w sobie, jakieś zasoby, które mu pozwolą się zbuntować, powiedzieć dosyć, nie. I wiecie, i to jest moim zdaniem też duży, znaczy taki ważny pomysł. Kwestia korzeni w ogóle. Trochę korzeni, to jest pewnie trochę też kwestia temperamentu, ale w dużej mierze to jest kwestia doświadczeń, wychowania, przypadku i różnych rzeczy, które ci się po drodze, nie wiem, ludzi, którym ufałeś, mentorom twoim życiowym, rodzicom, prawda? Bo to my jako, że rodzice na pewno stanowią dla nas jakiś taki często wyznacznik i albo podążamy ich drogą, albo staramy się to być przeciwieństwem zupełnie czymś innym, ale de facto oni nas w jakimś sensie tą drogę kształtują, prawda? Tak. Czyli gdzieś tam teraz się musimy do niej odnieść. I ja dlatego uważam, że nie dla wszystkich jest droga samodzielności, nie dla wszystkich jest droga przedsiębiorczości, nie dla wszystkich jest droga odwagi, nie dla wszystkich jest droga podejmowania ryzykownych decyzji. Naprawdę nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich prawdą jest, że jak się wywrócisz, to wstajesz. Nie dla wszystkich drogą jest nie poddawaj się, będziesz dobry. Nie, nie dla wszystkich. Dla niektórych to jest zła droga. Tak. To jest, wiecie, trochę tak jak z narkotykami czasami, że ludzie sobie jarają, ale na przykład tam dżonciki. Ale czasami się może tak zdarzyć, że nagle ten dżoncik ci osłabi twoje, nie że cię uzależni psychologicznie, też fizycznie, tylko że jakby nagle wszystkie twoje takie mechanizmy obronne, struktury sztywne, tą kontrolę nagle ci rozpuści i jesteś nagi. Nagi. I wiecie, i teraz wydaje mi się, że to jest dlatego bardzo trudne, że ludzie po prostu nie podejmują często mądrych decyzji i nie potrafią tak na końcu jakby zawalczyć o siebie, prawda? Czyli i w związku, i w życiu osobistym po prostu, i w swoich pasjach, i przede wszystkim wchodzą w związki toksyczne, też takie toksyczne związki zawodowe, też mam na myśli środowiska takie pracownicze na przykład, prawda? Czy szefów mają toksyczny związek taki zawodowy. Tak, albo na przykład często menedżerowie, przecież to jest taka historia, że zawsze się znajdzie jakiś taki
fiut, z przeproszeniem, but, który jakimś swoim, swój taki... Kompleksami jakiś kompleks, jakieś takie poczucie, że się teraz na kimś odegra za to, że kiedyś całe życie był gnojony, choć nie zawsze jest takie proste, no, spieprzy wielu ludziom życie i zawsze możesz powiedzieć, stary, zostaw to, ale mam kredyty, ale mam problem z dziećmi, bo muszę się nimi zająć. Trochę, wiecie, chciałbym, a nie mogę. Chciałbym, a nie mogę, ale też czasami się naprawdę nie decyduję, bo z drugiej strony może być tak, dobra. Bo to zobaczcie, no przecież nie ma sytuacji biało-czarnych w biznesie i w życiu w ogóle, prawda? Że ja gdzieś muszę tak, okej, dziś bardziej mi się opłaca jednak zostać w tym słabym miejscu, bo na przykład przez to, że mam etat i to przez to, że mogę się też w dużej mierze poświęcić innym sprawom, czyli jakby tym prywatnym trochę, w ogóle wolno. Trochę mogę sobie odpuścić. Mając swoją własną firmę, to jest marzenie. Okej, może w którymś momencie człowiek dochodzi do takiego wniosku, ja też miałem niedawno taką historię, gdzie widzę, że ta firma trochę się zaczyna sama rozwijać i mam wreszcie czas na różne rzeczy. Ale w większości przypadków, jak to jest twoja firma, to cały czas jesteś w pracy. 24 godziny. Z drugiej strony cieszysz się tym, że jesteś w pracy, bo to jest twoje życie. To nie ma tego oddzielenia. No ale wiecie, nie każdy też to chce. Znaczy, jeśli wybrałeś to świadomie i faktycznie robisz to, co lubisz, i to jest olbrzymie szczęście, jeśli możesz tak zrobić, czy tak pokierować swoją drogę biznesową, bo są różne sytuacje, każdy z nas jest inny, każdy z nas jest innym przypadkiem. Ale ja, wiesz co, w takich czasami chwilach zastanawiam się, czy rozmawiam o jednej rzeczy i mówię sobie tak, połowę życia spędzam w pracy, więc chciałbym, żeby to połowę życia było dla mnie na tyle szczęśliwe, na ile się da. Czyli takie, które mnie satysfakcjonuje. Ale z drugiej strony, dochodząc do 40, zdaję sobie też sprawę z tego, że być może jeszcze może 25 albo 30 razy w życiu pojadę na narty, zakładając. No więc, dlatego musisz, wiesz, a dlatego to jest trochę taka decyzja. Słuchaj, na szczęście na dziś są takie miejsca i takie branże, gdzie możesz szybciej zarobić, niż ci się wydaje. Już pomijam, wiesz, kiedyś moment krypto, prawda, cały świat takich blockchainowy. On oczywiście tam, teraz można powiedzieć, wszystko pierdzielnęło, ale tak naprawdę to jest alternatywa, to znaczy tak będzie się, to się będzie rozwijało, prawda? To są technologie. To są takie modele, gdzie ja mogę stosunkowo szybciej, jeżeli, bo mi się skaluje biznes, jak dobrze zainwestuję, to bardzo szybko mogę osiągnąć znacznie większy sukces, niż ja to mogę sobie wyobrazić, bo ja jestem przyzwyczajony i ja lubię nawet taką pracę, trochę u podstaw. Klasyczną szkołę po prostu. Musisz się zaangażować, lojalność, zaangażowanie i wyjmiesz z tego. I ja mam świadomość, że to oznacza dla mnie, okej, no niestety, trochę kosztem życia prywatnego. I musisz wybrać, czy pasuje ci taki model, że jednak poświęcasz się, jesteś na wakacjach w jakimś miejscu, twoja żona mówi, weź, przepraszam cię, ale jak mam pracować, to w sumie wolę tutaj w tej Grecji sobie pracować, jak już i tak muszę pracować, prawda? I mieć trochę czasu To wymaga innego podejścia. Moim zdaniem nie da się wyjąć, jak nie włożysz. Dlatego praca przedsiębiorcy jest znacznie bardziej psychologicznie trudna i niekoszerna. Ale jest ciekawa. Angażująca. I teraz wiesz, jakie masz, wiesz, jeżeli to lubisz, dlatego by się tak. Ma sens to tylko wtedy, kiedy to jest też jakaś twoja pasja. I dlatego na przykład, powiem wam tak, parę razy wpierdzieliłem się w biznes, skuszony szybką wizją zarobienia, ale kompletnie się na tym nie znałem. I mało tego, uważałem, że to jest gówno. Ale ponieważ koledzy sobie poradzili, łatwo poszło, to ja sobie nie poradzę. Pomijam, że dałem dupy parę razy z przeproszeniem, to miałem też takie później poczucie, nie chcę już więcej robić żadnych nowych rzeczy, jeżeli mnie to nie zakręci. Nie poczuję, że to jest moje. I wiem, że są ludzie i są branże, gdzie ktoś szybciej pewne rzeczy zrobi. Mogę się otworzyć na tą branżę, ale poczuć, czy ja się w tym dobrze czuję. Jeżeli nie, to się wycofuję. Bo po prostu się na tym nie znam. Muszę to też polubić, muszę być to dla mnie coś fajnego. Dla mnie to jest też coś takiego, że ja, to też jest taka ważna rzecz, że to się nauczyłem. Nie patrz na innych i nie patrz na konkurencję. I nie za bardzo, moim zdaniem też, oczywiście możesz sobie zrobić analizę rynku, zobaczyć, jak wygląda taka struktura podaży i popytu, zobaczyć i pobawić się modelami biznesowymi, ale na koniec dnia nie to przejmuj się, idź swoją drogą. Nawet jeśli to jest trochę w spak i ktoś przyjdzie i powie, tak się nie robi, tak, to jest niezgodne z trendami, to łam trendy. I uważam, że na koniec dnia to więcej przyniesie satysfakcji przede wszystkim, ale też ci na koniec dnia się to ci przyniesie, też da ci gratyfikację. Bo to jest pewien wybór,
nie między zarobkowaniem i nie jest to wybór pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Ja jak myślę o swoim życiu, to jest jedno moje życie. Ja nie mam takiego... Spójne. To jest jedna super rzecz. Tam nie ma coś takiego, że praca i dom. W wielu przypadkach ludzie tak to patrzą, jak są w korporacji, którą mają swoją drogą gdzieś. 16.01. Do widzenia, odbijają kartę. Jogę. A szczególnie teraz mamy pokolenie Y-ków, czego ja tego nie... Znaczy Y-ków, to jest właśnie 30-latkowe pokolenie. Ja jestem X-em już, czyli tym jeszcze takim, powiedzmy... I to mi się zawsze wydawało zabawne. Też przez długi czas nie mogłem tego zrozumieć. Na przykład dwóch rzeczy. Prosta pierwsza sprawa. Ja jak zaczynałem jakiś biznes, to zawsze byłem najpierw idź po piwo. I to było dla mnie oczywiste. Nie ważne, że jestem mądrzejszy czy głupszy, idę po piwo. Teraz przyjmujesz sobie stażystę, na przykład po studiach albo kogoś tam troszeczkę starszego i robisz zebranie strategiczne zespołu, opowiadając o misji czy wizji, a on w przerwie podchodzi, mówi fajne, ale wiesz co, mam dwie uwagi. Kurwa, co masz? Uwagi? Jesteś 5 minut w tej organizacji i masz do mnie uwagi? Mi by się w głowie to nie mieściło, żeby coś takiego zrobić. Rozumiecie? Żeby mieć czelność. Ale ludzie młodzi mają gdzieś autorytety, znaczy w takim sensie, że to dla nich nie jest problem. Ja to rozumiem. Nie mają pokory. Ale ja się muszę z tym zgodzić, bo tak jest życie. Tak jest, okej. Okay. Co więcej, na przykład mogą powiedzieć tak, słuchaj Darek, wszystko fajnie będę robił, tylko wiesz co, ja o 17 spadam na jogę. Ja mówię, słucham. Rozumiecie? Ten podział na życie prywatne... W twojej perspektywie nawet do 20. Nie chodzi ja na przykład dlatego mam takie poczucie, że... Ale to jest możliwe, że to jest krzywdzące trochę. Ale że trudniej jest zrobić dobry biznes własny, jeżeli jestem takim Y-kiem albo Y-podobnym. To zamkniętym. Znaczy, trochę takim, wiesz, mam granice, życie prywatne to jest moje tego życie prywatne. Poświęcę. Tego nie poświęcę. Można świetnie żyć. I myślę, że są też takie branże, gdzie możesz super zrobić fajny biznes, właśnie taki trochę technologiczny, albo właśnie finansowy, analityka, wiesz, właśnie gdzieś tam blockchainowy. Ale trudno mi sobie wyobrazić człowieka, który chce zrobić własny biznes i chce wziąć na siebie odpowiedzialność, jednocześnie spadając o 17 na jogę, przynajmniej na początku. I wydaje mi się, że to przede wszystkim na początku. Na początku, no nie? Nie do końca wszystkich namawiam też na takie bycie, robienie kariery. Tak? No i tu cię chciałem zapytać właśnie o to, bo wiesz co, bo skoro mówiłeś też o tym na początku rozmowy, że można być handlowcem, który zarabia 300 tysięcy złotych, to po jaką cholerę prowadzić swój biznes, męczyć się z ZUS-ami, podatkami? A ty swój biznes, jesteś handlowcem, który ma prowizję, żyje, nie wiem, sprzedaje jakieś premium nieruchomości, czy jakieś ale takiego... mógłbyś być handlowcem w korporacji, gdzie... Korporacji tyle nie zarobię. No raczej. Właśnie, bo o to chciałem zapytać, żeby widzowie też to znaczy, rozumieli. Wydaje mi się, tak? że to jest tak, że oczywiście korporacja, szczególnie taka, która myśli o jakichś takich, nie wiem, rozwiązaniach właśnie na przykład IT, prawda? Że gdzieś taki globalny, że taki globalny, ale że gdzieś taki drogie usługi, doradca czy KAM naprawdę potrafi kilkadziesiąt tysięcy złotych przytulić na luzie, ale nie 300. Bo to jednak jest tak, czyli kręci cię kasa. Znaczy mnie bardzo kręci kasa. Natomiast ja tylko mówię, że to nie jest dla każdego takie ważne. Wiecie, to też jest coś takiego. Biznes taki, bo są sprzedażą, to jest jeszcze tak. Mnie w ogóle zawsze kręciły modele takie bonusowe, czy takie modele, że jakby partycypuję w jakiejś prowizji. To znaczy, że im więcej sprzedam, tym więcej mam, prawda? I to jest możliwe, ale to musi być ilość, czy bardziej cię interesują duże deale, które robisz i duże tematy, z których masz prowizję i to jest jeden temat, czy jeden projekt? Co robisz, bo w mojej branży to nie ma takich, znaczy są czasami naprawdę fajne projekty, ale to nie jest tak, że ja mogę jednorazowo przytulić 300 tysięcy złotych, to nie, prawda? Bo to musi być rynek, wydaje mi się, taki, gdzie produkt jest po prostu bardzo drogi. No, jeżeli coś kosztuje kilka milionów, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, no to ta prowizja się rzeczy zwiększa. Tylko tu chodzi o coś takiego, korporacje mają raczej pewnego rodzaju mechanizmy, czy takie MBO, takie powiedzmy zarządzanie jakimiś celami, mechanizmy bonusowe. Czasem na przykład mogą mieć takie rozwiązania konsultingowe, czyli na przykład zostajesz jakiś tam, jesteś jakimś najpierw partnerem, potem jakimś equity partnerem, czyli możesz partycypować w którymś momencie w jakimś tam kawałku biznesu, ale to są takie organizacje, bym powiedział, elastyczne, trochę właśnie dające dużą niezależność. Nie wiem, to są firmy konsultingowe, nawet Wielka Piątka czy Czwórka, to wszystko tak działa. Natomiast to są właśnie MLM-y, to są ubezpieczenia nawet, tak? To mogą być jakieś inwestycyjne tematy, czyli tam, gdzie jesteś niby częścią większej całości, ale tak naprawdę ty jesteś niezależnym dystrybutorem i w jakimś sensie partnerem. Jak jesteś zaprzęgnięty w system, to tak naprawdę możesz sporo zarobić, ale wydaje mi się, że
ta sprzedaż wtedy taka bardzo wysoko premiowana, ona nie jest związana z prowizją, więc, ale to nie znaczy, że bo wiecie, bo to z drugiej strony macie mnóstwo różnych bonusów, wyjazdów, benefitów. Można być dobrym sprzedawcą w korporacji i zarabiać kilkadziesiąt tysięcy i to jest naprawdę przyjemnie. Pewnie. Przecież nie każdy musi zarabiać kilkaset Oczywiście. Tysięcy. Nie, no po to jest ten program, żeby pokazać właśnie i przedsiębiorców, jedni mogą być przedsiębiorcami, wyciągnąć z ciebie taką wiedzę, doświadczenie i rady, co można zrobić, żeby osiągnąć pewnego rodzaju sukces na swój sposób, ale można siedzieć w korporacji i również zarabiać, tak jak mówisz, po kilkadziesiąt tysięcy złotych i to są... Ja ci powiem tak, mam sporo kolegów, to też śmieszne, bo ja w liceum nie byłem jakimś takim orłem, w uczeniu się. Mam takich kolegów, właśnie najsłabiej się uczyliśmy i w zasadzie każdy najlepiej z nich... Najlepiej sobie radzimy. Najlepiej zrodzimy. To tak się mówi, że ci szóstkowi, piątkowi pracują dla tych trójkowych, a ci w garniturach pracują dla tych w dżinsach. Ale to oczywiście jest uproszczenie. Trzeba mieć, tak jak mówiliśmy, trochę od tego zacznę z powrotem. Odwagę, zastanowić, czego ja tak naprawdę chcę. Można myśleć w kategoriach kasy, ale to chciałem też powiedzieć, że to nie, że mimo, że ja uwielbiam pieniądze, uwielbiam je po prostu, chociaż mam też taką łatwość wydawania niestety. One nie są dla mnie wartością same w sobie, ja po prostu lubię fajnie żyć, lubię wygodnie potrzebuję tego. Ale one nie są według mnie długoterminowo najważniejsze, to znaczy muszę mieć jakieś poczucie radości. Chciałem powiedzieć, że znam tych moich kolegów, którzy na przykład osiągnęli mega pieniądze sprzedając marchewkę umownie, robiąc duże tematy, takie warzywno-owocowe i tak dalej, gdzieś to naprawdę, albo mam jednego przyjaciela, który ma ponad 400 hektarów, jest przy okazji rolnik, znaczy naprawdę zarabia takie pieniądze, że się w pale nie mieści. Tylko chodzi o to, że musisz to lubić, musisz chcieć to robić, bo inaczej jesteś w dupie po prostu, bo będziesz, to będzie tragedia, to lepiej do korporacji. A ja mam takie pytanie w kontekście już nie sprzedaży, a może właśnie twojego życia, co lubisz w swoim życiu? Wiesz co, ja chyba najbardziej też mam różnorodność taką życiową, że mam mnóstwo fajnych ludzi, wokół których się poruszam, że nie mam monotonii w moim życiu, że każdy dzień jest inny, że właśnie bardzo się i lubię w swoim życiu moją odwagę. To, że mając tam 46 lat czy 7 lat, zdawałem to reżyserię, napisałem sztukę, zainspirowany pewnym pomysłem, takim mentoring theaterowym od kolegi, walnęliśmy sztukę. Poprosiłem kolegę, zaprosiłem 700 dyrektorów największych korporacji w Teatrze Palladium i pomyślałem sobie, albo się wypierdzielę, albo to będzie moje, będzie fantastyczne przeżycie, no nie? Potem się okazało, że to jest taki dobry pomysł, że zaczęliśmy to robić dalej. Super. Czyli nie, bo chodzi o to, że po prostu to, co ja lubię w moim życiu, to to, że ja się nie boję. Okej, no, zmiana jest czymś dla mnie naturalnym. No dobra, ale teraz zobacz, może cię oglądać twoja młodsza wersja. Super. Która jeszcze tych rzeczy, gratuluję. Jeszcze tych rzeczy, gratuluję. No ja też, gratuluję. Naprawdę, ale to gdybyś mógł dać kilka rad takiej młodszej wersji ciebie, co ominąć po twojej drodze, a co przyspieszyć być może? Ja tak patrzę, jest oczywiście ile rzeczy, które ja ze strachu nie zrobiłem nigdy dobrze. Na przykład nigdy nie, na studiach zawsze miałem takie poczucie i źle zawsze marzyłem, że czemu ja nie pojechałem na jakąś wyprawę roczną, dwuletnią gdzieś za granicę. Czemu ja się nie odważyłem wtedy, wiesz, to były inne czasy, no bo to po pierwsze były, tam lata 89 rok raptem, więc tam byłem na studiach wtedy, nie więc każdy mógł wyjechać. Po 89 już można było zacząć, ale ja wtedy nie miałem takich doświadczeń, nikt z moich przyjaciół nie jeździł wtedy jeszcze. Wszystko było takie nowe i ja się bałem. Teraz bym sobie powiedział, kurde, nie bój się. Wydaje mi się, że chyba to, co jest taką rzeczą najważniejszą, to jest tak, nie bać się doświadczać, nie słuchać głupich rad, naprawdę. Bo wydaje mi się, że życie ostatecznie jest jedno, no nie? I teraz tak, nigdy nie wiesz, życie to nie jest próba generalna, to jest też przykre, że nie możesz coś przećwiczyć, przetrenować, mówię, dobra, to teraz to zrobię, a potem to robię naprawdę. No nie, możesz to tylko zrobić, wiesz, raz masz 20-30 lat. Moim zdaniem te 20-30 lat jest kluczowe. Ja bym się tylko jednej rzeczy, którą bym może dał ludziom do rozważenia, to też zresztą sporo ludzi o tym mówi. Trochę nie rozumiem tego, dlaczego jak zapytasz pracownika, nie, człowieka 20-30-letniego, na czym mu w robocie najbardziej zależy, to on mówi stabilizacja i bezpieczeństwo. Mówię, kurwa, co? Kasa. Nie. To kiedy masz zamiar robić, przepraszam, challenge? Jak 20-latek. Jak 20-30-latek chce stabilizacji. Ja masz 60 lat. Ale to kiedy chcesz wariować? Kiedy chcesz odważnie szukać
No nie, no bezpieczeństwo i stabilizacja. No więc ja sobie myślę, okej, rozumiem, no. Ale to jest polityczna odpowiedź, to nie jest prawdziwa odpowiedź. Ale ludzie naprawdę, nie, ale według mnie naprawdę ludzie szukają często takiej spokoju, stabilności. Może o co innego chodzi. Może chodzi też o to, że właśnie takie bezpieczeństwo i stabilność pozwoli ci poszaleć w życiu prywatnym. Wtedy bardzo mocno rozdzielasz tą część prywatną i zawodową. I traktujesz to jako kawałek, po co ja mam się męczyć tam, jak ja tak naprawdę chcę mieć bezpieczeństwo, stabilność i to mi wystarczy do tego, żeby robić fajne rzeczy później. Jeżeli ktoś tak myśli, to po co mu ta odwaga jest niepotrzebna i lepiej, żeby tego nie robił, to mu zdestabilizuje życie. Ale jak ktoś mówi, kopia mnie, takiego młodego, to ja mówię, come on, let's do it, prawda? Jakby w ogóle się nie szkoda, no to trudno się, przewrócisz się. A jak tego, no to nie zrobisz. To po prostu nie zrobisz. Ale jak tego nie zrobisz, to nigdy nie będziesz wiedział, czy w ogóle to miało sens, to zacząć się tym zajmować, no nie, bo nigdy tego nie zrobisz. Te kropki się łączą do tyłu. Ja się akurat nie boję, ja w ogóle uważam, że to jest świetnie eksperymentować. W życiu, jak ktoś chce naprawdę coś osiągnąć, ale nie każdy musi chcieć, no nie? To musisz być odważny. Musisz próbować, przejść do przodu. I musisz się, i nie możesz się bać popełnienia błędów. Według mnie to jest też coś takiego, co nas mocno, to nie chodzi tylko o sprzedaż, tylko wszystko. A jak się nie uda, co ja mam zrobić wtedy, kurde? Może lepiej nie ryzykuj. Może nie ryzykuj. Ryzykuj takie... właśnie. To się nie uda, no to masz szadę. To też jest coś takiego, że jak od początku zaczynasz tak robić, to potem nawet jak masz etat, kredyty, dzieci, to dalej masz jesteś poczucie, oswojony, że jesteś oswojony z tym. Bo najczęściej nic się złego ostatecznie nie zdarzy. Jest ostatnia rzecz. Dla mnie takim najbardziej dramatyczną sytuacją zawodową to był czas pandemii. A to dlatego, że akurat moja branża, czyli branża eventów, konferencji, szkoleń, pewnego dnia się wyłączyła. I wiesz, oczywiście można było się zastanowić, dobra, no ale w ekonomii wiadomo, są kryzysy i tak dalej, ale to nigdy nie było tak, że pipeline ci się wyłączy z dnia na dzień. Tak. On ci się tu wysypie, tam ci się wsypie, dojdzie, wiesz, a tu miałeś z dnia na dzień, bo ja pracowałem tylko z korporacjami, te korporacje miały do widzenia i ja nagle miałem tak, rozpasane życie. Wszyscy mieliśmy, bo my byliśmy w branży, wiecie, konsultingowo-artystycznej. W związku z tym jest fajna kasa, fajne samochody, fajne kredyty, fajne biuro, fajne pensje. Koszty. I nagle się okazało, że właściwie wszystko, co mieliśmy, powolutku zaczyna... Z dnia na dzień. I teraz tak, można było trochę tak jak w tej książce, kto ukradł mój ser, bardzo zresztą fajnej, bardzo fajnie. Która trochę pokazuje podejście do takich kryzysowych sytuacji, po prostu się położyć, poczekać, mi dobra, no kiedyś to przejdzie, kiedyś to wszystko się uda, jakoś przetrwajmy, no nie? Albo można było powiedzieć, dobra, no już jakby nie przetrwamy tego, tak jak jesteśmy, przejadasz ten musimy coś z tym zrobić. To mi się bardzo podobało, to co się udało w naszym życiu zrobić i też w moim życiu, że ja trochę przewartościowałem sobie różne też sprawy, bo nigdy w życiu nie dotknęłem tego kryzysu, czyli trzeba wyciągnąć wnioski z błędów, nie bać się tego. Wiesz co, to ja bym to chyba podsumował tak, że warto, żebyśmy słuchali różnych doradców, których spotykamy na swojej drodze, ale słuchali tylko i wyłącznie siebie. I myślę, że to jest... Bardzo. Możemy tak... Tak, możemy... tak sobie myślę. Ale też nauczmy się słuchać siebie, bo to też trochę jest tak, że my wiemy... Uczymy gdzieś, się każdego... Wiesz, my wiemy, tylko się straszymy też różnymi rzeczami. Nie straszmy się, tylko słuchajmy siebie i nie bójmy się błędów. No. I idźmy do przodu. Ostatecznie świat się nie zawali, nie? Tak. No, podsumowujemy naszą rozmowę, czas tu się kończy, tak dziękujemy. Tak jest. Bardzo dziękuję też. A naszym gościem był Dariusz Milczarek, czyli człowiek, który się nie bał przyjść do wywiadowni gospodarczej. Darku, dziękujemy jeszcze raz. Ja również dziękuję. Gratulujemy. Państwu też bardzo dziękuję. Dziękujemy. Wszystkich Was zapraszamy. Pokażemy Wam, jest i puchar absolutnie zasłużony, ale pokażemy Wam i książkę Darka, więc ona się już pojawia, więc odeślemy ją linkiem. Pokażemy i kanał Darka, który bardzo polecamy, więc będziecie mogli też znaleźć namiary do Darka. Najciekawsze komentarze na pewno spowodują to, że być może znajdzie się jakaś niespodzianka i coś dostaniemy w zamian. Także dla tych odważnych. Elegancko. Także dziękujemy Wam serdecznie, Darek. Dziękujemy za przybycie. Po piątce. Super. Dziękujemy. Dzięki, do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.